Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj razem z Magdą postaramy się złożyć pierwsze części oraz rozszyfrować wszystkie zagadnienia związane z instrukcją. Zanim rozpoczniemy nasze składanie, może coś na temat narzędzi, jakie będą nam potrzebne. Ogólnie cały samolot składa się z części metrycznych, czy to śrubki, czy nakrętki, twardość 8,8 i to właśnie zestawu narzędzi metrycznych będziemy potrzebowali. Wystarczy nam podstawowy zestaw z kluczami nasadowymi, czy też płaskimi, śrubokrętami, kombinerkami. Oczywiście pełna lista zawarta jest w instrukcji. Mamy tam wszystkie narzędzia, które będziemy potrzebowali. Z takich dodatkowych narzędzi, jakie będą nam potrzebne, to oczywiście nitownica do nitów zrywalnych, młotek, bądź to bezodrzutowy, bądź gumowy oraz zwykły. Przyda nam się również suwmiarka do pomiaru różnych średnic. Ja posiadam również tutaj twistery, czyli szczypce do skręcania drutu kontrującego. Oczywiście, jeżeli ktoś takich nie posiada, również można sobie poradzić bez tego urządzenia. Wszelkiego rodzaju pobijaki, pilniki oraz imbusy, a także klucze dynamometryczne. Wystarczy nam klucz z przedziałem od 5 do 25 Nm. Z takich dodatkowych elementów, oczywiście kleje do gwintów, czy to średniej, czy wysokiej wytrzymałości. Drut do kontrowania. Tutaj mamy jeszcze znacznik do śrub, byśmy wiedzieli, które zostały zakręcone oraz dodatkowo zabezpieczają gwint i zabezpieczają nakrętki przed odkręcaniem. Instrukcja zawiera również narzędzia specjalistyczne, które będziemy dorabiać na bieżąco, gdy będą nam one potrzebne. Jak już wcześniej Wam pokazywałem, wszystkie elementy popakowane są w takie oto woreczki z oznaczeniem numeru seryjnego statku powietrznego oraz z numerem sekcji, w jakiej się znajdują. Więc przechodzimy do instrukcji, szukamy sekcji i tam mamy pełen opis części, jakie się znajdują. Również na karteczce packing list mamy wszystkie elementy, które powinny znajdować się w danym woreczku oraz w instrukcji dokładnie te same części z tymi samymi part numberami powinny się znajdować. Oczywiście mamy do tego wszystkiego rysunek i trzeba dokładnie tak jak na rysunku, czyli bardzo łatwa sprawa, musimy to wszystko złożyć. W sumie tą czynność zostawimy teraz Magdzie, niech ona się pomęczy. Mamy już zamocowane pierwsze elementy na naszej dolnej poprzecznej rurce kabiny. Instrukcja podaje, by każde elementy gwintowane, to znaczy tam, gdzie przychodzą nakrętki, zabezpieczać klejem do gwintów. Jest to klej o średniej wytrzymałości. Stosujemy go zaraz pod nakrętkę, skręcamy. Oczywiście pamiętajcie, żeby do każdego dokręcania nakrętek używać klucza dynamometrycznego, by nie pozrywać gwintów bądź też nakrętek. Następnym elementem jest dolna płyta mocowania poszycia. Mocujemy ją za pomocą nitów. Tutaj akurat jest mały problem, ponieważ
otwory w samej płycie są delikatnie za małe, więc należy je rozwiercić w rurę, nity idealnie pasują. Aby prawidłowo wywiercić otwory pod nity, oczywiście należy sprawdzić średnicę nita i dobrać odpowiednie wiertło pod jego wymiar. Dobra, otwory mamy odpowiednio powiercone, nity pasują, więc możemy je teraz przynitować. Zakończyliśmy dolną poprzeczną rurę kabiny. Jak widzicie, wszystko jest już na swoim miejscu. Wszystko zostało odpowiednio przynitowane, przykręcone nakrętki odpowiednim momentem, oczywiście oznaczone. Rolki się kręcą. Mamy tutaj dwa słożnie, które nie zostały jeszcze skręcone. To wynika z tego, że w późniejszym etapie będziemy musieli tutaj coś przykręcić. Należy dokładnie czytać instrukcję, w której poza dokładnymi ilustracjami, bo instrukcja jest głównie ilustrowana, zawiera również przypisy, które pomogą nam w późniejszym czasie, by nie cofać się z niektórymi elementami i żeby nie trzeba było rozkręcać tego ponownie. Teraz przejdziemy do następnego podzespołu. Podczas montażu przedniej podpory kabiny natknęliśmy się na taką śrubę, która opisana jest jako wkręt tymczasowy. I też trzeba zwrócić uwagę, że takie wkręty będą tutaj podczas składania, które później zdemontujemy i zamontujemy coś innego w ich miejsce. Tutaj mamy ostatnie dwie śruby, które też są zaznaczone, żeby ich nie dokręcać, tylko jedynie załapać ręką. Później będziemy je ściągać, żeby założyć tutaj w tym miejscu linki. Zakończyliśmy montaż naszej przedniej podpory kadłuba, która jest przytwierdzona do ramy oraz do sterownicy kółka tylnego. Na dzisiaj kończymy, ponieważ jest tu dość zimno. W następnym odcinku odwiedzimy lakiernię, zobaczymy jak idą prace nad naszymi laminatami oraz będziemy kontynuować budowę samolotu Buszkett.